Tak jak było czytane, rozpoczęli od bohaterów wiary, którzy właśnie nie otrzymali tego wszystkiego, o czym mówiła obietnica, tak jak było tutaj czytane. I wierzę, że tak jak tutaj w Krakowie jesteśmy wszyscy razem, tak wszyscy z nas możemy, ja tak wierzę, być nazwani bohaterami wiary. A to już jak kto czuje. Jak myślicie, od jakiego bohatera wiary dzisiaj chciałbym zacząć? Gdzieś tam usłyszałem tak cichutko Mojżesz. Dobrze słyszałem? Z 11 rozdziału, 6 wiersz. Blisko. Zacznijmy od Mojżesza, od drugiej księgi Mojżeszowej, rozdział 3. Rozdział 3, będziemy chcieli czytać wersety od 7 po 8. Druga księga Mojżeszowa, rozdział 3. I czytam wersety od 7 do 8, ale nim to jest to fragment, w którym jest. Są to słowa z momentu, gdy Mojżesz jest powoływany przez Pana Boga do służby. Myślę, że wszyscy dobrze znamy tę historię, w której Mojżeszowi ukazuje się płonący krzew. Pan Bóg do niego mówi, Mojżesz jest powoływany do szczególnego zadania. I tutaj Pan Bóg, jak czytamy w wersecie 7 i 8, kieruje do niego takie słowa. Rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Stąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków i Amorejczyków, i Chiwijczyków i Jebuzejczyków. W tych dwóch wersetach czytamy o tym, że Pan Bóg mówi do Mojżesza o tym, iż Bóg zna cierpienia swojego ludu. I tutaj chciałbym zrobić na chwilę pauzę. Pan Bóg mówi w wersecie 7, znam cierpienia Jego, to jest ludu, który jest w Egipcie. Pozwoliłem sobie sięgnąć do języka hebrajskiego, żeby zobaczyć, co to znaczy, że Pan Bóg zna cierpienia swojego ludu. I jak zauważyłem, jest tu użyte hebrajskie słowo i możemy sobie taką dawkę edukacji, no bo w końcu już jest wrzesień, przyswoić z języka obcego. Jest tu użyte słowo hebrajskie jada. Nie musicie go pamiętać, ale najważniejszy jest sens. Słowo jada hebrajskie to jest słowo, które wyraża pewną świadomość, wiedzę o czymś, ale w najwyższym stopniu, w najwyższym sensie, jak to jest tylko możliwe. Co mam na myśli? Dam przykład. Kiedy Adam poznał Ewę, pojawił się Kain i Abel. To jest taka wręcz intymna wiedza o czymś, świadomość o czymś. To nie jest to, co można powiedzieć, że mam pojęcie o tym, jak jest zbudowana cząsteczka wody. Tak? To jest wiedza czysto teoretyczna, ale jada, ten hebrajski czasownik, on określa tą szczególną, wręcz intymną relację, świadomość, wiedzę o czymś. To tak jakbym ja sam był uczestnikiem tych wydarzeń, o których jest mowa, używając czasownika jada. Więc jeżeli Pan Bóg mówi, że zna cierpienia swojego ludu, używając tego słowa, to tak jakby powiedział, ja wiem, przez co oni przeżyli, bo ja dokładnie razem z nimi przez to wszystko przechodzę. Ja mam o tym pojęcie, jestem razem z nimi. Dlatego dalej czytamy, Pan Bóg mówi, stąpiłem przeto. Jeżeli ktoś wam powie, że w Starym Testamencie Bóg nie jest obecny ze swoim ludem, jest to kłamstwo. To tak tylko taka dygresja, bo spotkałem się z różnymi opiniami, że ludzie mówili, iż Bóg z ludźmi to był tylko i wyłącznie w czasach nowotestamentalnych. Nieprawda. Bóg tutaj pisze wyraźnie, stąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu. Bóg wstępuje, Bóg jest zaangażowany w wydarzenia, o których za chwilę będziemy czytać, o których za chwilę będziemy wspominać. Bóg nie zostawia na pastwę, byśmy powiedzieli, losu swojego ludu, potomstwa Abrahamowego. Nie. On razem z nimi teraz będzie kontynuował pewną przygodę. On nie jest obojętny. On ich nie zostawi ani na moment. I dlatego to, co teraz będziemy czytać, te wszystkie wydarzenia, o których czytamy sprawozdanie Mojżeszowe, gdzie Mojżesz idzie i co robi, to Mojżesz nie robi dlatego tego wszystkiego, że uważa siebie za krasomówcę, bo wiemy, że tak nie jest, a raczej robi to wszystko tylko i wyłącznie dlatego, że tak powiedział Bóg.
Bóg mówi, stąpiłem przed to, by wyrwać go z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju. Nie, żebyś ty, Mojżeszu, go wyprowadził, ale ja go wyprowadzę. Jak wielkie musiały być to słowa zachęty dla Mojżesza, który słyszy, że sam Bóg, sam Stwórca pójdzie przed nim i wszystko przygotuje, że to Bóg wszystko, byśmy powiedzieli, załatwi, o wszystko się zatroszczy. A Mojżesz w tym wszystkim ma mu tylko albo aż pomagać. I dlatego, tylko dlatego, to nie umknie naszej uwadze dzisiaj, że tylko i wyłącznie ze względu na Słowo Boże Mojżesz idzie tam, gdzie idzie i robi to, co robi. Dalej znamy historię, jaka dzieje się w następnych rozdziałach, historię z Egiptu. Wiemy, że tam w kolejnych rozdziałach możemy czytać czytając od rozdziału 7 dalej o plagach egipskich. Ja bym się nawet pokusił o stwierdzenie, że są to pewne cuda Boże. Gdyż normalnie zazwyczaj takie rzeczy w przyrodzie się nie dzieją. Dlatego śmiem twierdzić, iż są to pewne cuda, których Pan Bóg chce zapewnić wszystkich dookoła, że On rzeczywiście jest z tym ludem, że On rzeczywiście stąpił, że On rzeczywiście ich prowadzi i wyprowadzi do tej ziemi, do której przyobiecał Mojżeszowi, który, jak wierzę, na pewno przekazał tę nowinę swoim wyznawcom, braciom, siostrom z ojca Abrahama. Bo dlaczego w takim razie miałby przyjść, jeśli by nie przekazał tego powodu, dlaczego tu jest i robi to, co robi. Zatem Pan Bóg wykonuje jeden cud za drugim, i tak dziesięć, w których objawia swoją obecność, swoją chwałę i potęgę, by zapewnić tych wszystkich ludzi, którzy są w Egipcie, że teraz ja stąpiłem i ja was wyrwę z niewoli Egiptu i zaprowadzę was tam, do ziemi żyznej, rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód. Jestem o tym przekonany, że lud miał świadomość, iż ten Bóg, Bóg nieba i ziemi jest razem z nimi. Na pewno na podstawie tego, co powiedział Mojżesz, mając poparcie w cudach, jakie działy się w przyrodzie, wierzę w to, że lud miał pojęcie, iż Bóg jest razem z nimi. Kiedy przejdziemy do rozdziału 14 drugiej Księgi Mojżeszowej, moglibyśmy czytać ten epizod, w którym Izrael przechodzi przez Morze Czerwone. Ale nim porozmawiamy o przejściu przez Morze Czerwone, ja chciałbym nakreślić to, ile ludzi wyszło z Egiptu. Jak Biblia mówi, 603 tysiące mężów wyszło z Egiptu. Do tego niektórzy bibliści szacują, że drugie tyle było niewiast, tak około. No i były to rodziny zazwyczaj wielodzietne, więc szacuje się w przybliżeniu, że z samego Egiptu wyszło około 2 miliony Hebrajczyków. Tak więc Mojżesz na pewno miał dosyć potężny zbór synów izraelskich, jak podaje Pismo Święte, za sobą, których miał przeprowadzić, których miał zaprowadzić do tej ziemi, którą przyobiecał swojemu ludowi Panu. 2 miliony ludzi. Ile mieszkańców liczy Kraków? Niecały milion 800 tysięcy, coś takiego. A kiedy były Światowe Dni Młodzieży, ile było tutaj ludzi tak około? Około 2 milionów, prawda? Wy, którzy tutaj mieszkacie, którzy przeżyliście to, czy to jest dużo ludzi? To jest mnóstwo. Ja kiedy często przebywałem w Warszawie, tam jest mniej niż 2 miliony ludzi, ale zastanawiam się, skąd oni wszyscy się biorą. Tak po prostu, tak dużo było ludzi, za każdym razem jakaś inna twarz. Nigdy mi się nie zdarzyło spotkać kogoś dwa razy. Być może, nie. Ale kiedy tak sobie myślę, jak wielki musiał być to tłum, cały taki Kraków podczas Światowych Dni Młodzieży albo coś więcej niż Warszawa, tak po prostu wyszło, to tu musiało być wielkie wydarzenie. Ale w 13 rozdziale, pod koniec 13 rozdziału tej samej księgi drugiej Mojżeszowej, czytamy o tym, że Pan Bóg daje kolejny znak swojej obecności wśród Izraelitów. Jak? Ano, słup o Bogu i słup ognia, dzień, w nocy, aby ich chronić. Jak gigantyczny musiał być to obok w nocy, żeby tych wszystkich w dzień, żeby tych wszystkich ludzi przykryć przed żarem słonecznym, a jak wielki słup ognia musiał być to w nocy, aby tych wszystkich ludzi nagrzać. Jak to z tymi...
Tak, tak, temperatura spada do około zera stopni w nocy, więc musiał być tam naprawdę chłodno, więc jak potężny musiał być to ogień w nocy, jak potężny musiał być to obłok w ciągu dnia, jak przez 40 lat. Dzień z dzień. I w tym momencie patrzymy na historię przejścia przez Morze Czerwone i gdy zwrócimy uwagę na wersety z 14 rozdziału, od 10 po 12, znajdziemy takie słowa. Gdy Faraon się zbliżył, synowie Izraelscy podnieśli oczy swoje i ujrzeli, że Egipcjanie ciągną za nimi i zlękli się bardzo. Wołali wtedy synowie Izraelscy do Pana, a do Mojżesza rzekli: czy dlatego, że w Egipcie nie było grobów i ciągnąłeś nas, abyśmy pomarli na pustyni? Cóżeś nam to uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? Czy nie powiedzieliśmy ci tego, iż w Egipcie mówiąc: zostaw nas w spokoju, będziemy służyli Egipcjanom, gdyż lepiej nam służyć Egipcjanom, niż umierać na pustyni? Brzmi to tak, jakby wydarzenia z Egiptu nie miały żadnego znaczenia. Brzmi to tak, jakby te 10 plag, te 10 cudów Bożych nic kompletnie nie znaczyło. Brzmi to tak, jakby dla nich świadectwo Mojżesza nie było wiarygodne. Brzmi to tak, jakby to, co widzieli nad swoimi głowami, nie miało żadnego znaczenia. Wracajmy do Egiptu, tam nam było lepiej. Po co chcesz nas gdzieś wyprowadzać, gdzieś na pewną śmierć? A tam tobie było coś powiedziane, może ci się wydaje. A może po prostu się najadłeś czegoś, może jesteś chory, nie wiadomo. No widzisz, co zrobiłeś, teraz zginiemy przez ciebie, tutaj, na pustyni. Faraon jest wściekły, teraz nas wszystkich powybija. Ale kiedy w tej trudnej sytuacji Mojżesz zwraca się do Pana Boga, kiedy modli się, wtedy, jak znamy dalej historię, wiemy, że Pan Bóg rozpościera przed nimi wody morza i Izraelici mogą o suchej stopie przejść na drugi brzeg. Ale próbowali Egipcjanie, im się tego nie udało. I dopiero po tak spektakularnym, widowiskowym cudzie, w tym poprzednio nie byli. Izraelici mówią takie słowa, jakie są zapisane w wersetach 30 i 31 czytaniu 14 rozdziału. Tak wybawił Pan w tym dniu Izraela z ręki Egipcjan i widział Izrael Egipcjan martwych na brzegu morza. Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach, a lud bał się Pana. Uwierzyli w Pana i w sługę Jego Mojżesza. Dopiero teraz czytamy sprawozdanie o tym, że po tym wydarzeniu Izrael, jak to jest napisane, uwierzyli w Pana i w sługę Jego Mojżesza. Dopiero teraz. Nigdzie wcześniej nie znajdziemy takiego sprawozdania. Dopiero teraz uwierzyli w Pana, bo coś spektakularnego kolejny raz się wydarzyło. Zaczyna się wędrówka. Zaczyna się wędrówka, jedno szemranie już mamy ze sobą. Kiedy popatrzymy znowu na końcówkę 15 rozdziału, tutaj chciałbym czytać od wersetu 22, wtedy wejdziemy takie sprawozdanie. Potem powiódł Mojżesz Izraela od Morza Czerwonego i wyszli na pustynię Szur. Wędrowali 3 dni po pustyni, a nie znaleźli wody. I przybyli do miejscowości Mara i nie mogli tam pić wody, bo była gorzka. Dlatego nazwano tę miejscowość Mara. Wtedy lud szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: co będziemy pić? Mojżesz wołał do Pana, a Pan wskazał mu drzewo i wrzucił je do wody, a woda stała się słodka. Tam ustanowił dla nich przepisy i prawo i tam go doświadczył i rzekł: jeżeli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga Twego, i czynić będziesz to, co prawe w oczach Jego, jeżeli zważać będziesz na przykazania Jego i strzec będziesz wszystkich przepisów Jego, to żadną chorobą, którą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, bo ja, Pan, Twój lekarz. I przybyli do Eli, gdzie było 12 źródeł wody i 70 par. I tam, nad wodą, rozłożyli się obozem. Tak więc mamy prostą sytuację. Przeszli przez morze, wędrują chwilę i zdarza się problem. Nie mamy nic do picia, nie mamy wody do picia, więc na pewno umrzemy. No jest żar, ale z drugiej strony obłok nad głową, ale my na pewno umrzemy. Co będziemy pić? Próbowałem sobie wyobrazić, co w tej sytuacji musiał czuć Pan, dając już tyle dowodów swojej obecności, swojej łaski. Nie, ja tutaj nie chcę też powiedzieć, że z drugiej strony Izraelitom było łatwo. Tego nigdzie nie chcę powiedzieć.
Natomiast domyślam się, że Panu Bogu również nie było łatwo. Kolejny raz szemranie, a dopiero co ta przygoda, można powiedzieć, się zaczęła. I pomimo tego, że lud narzeka, że lud szemra, Pan Bóg odpowiada na to szemranie, na to narzekanie i sprawia, że woda jest zdatna do picia, ale mało tego, daje więcej niż to, po co oni prosili, dlaczego? Dlatego, że przybywają do Elim, do miejscowości Elim, gdzie było 12 źródeł wody. Nie jedno, tylko 12 źródeł wody i tam nad wodą rozłożyli się obozy. Tak więc Pan Bóg, pomimo ich postawy, daje im znacznie więcej niż to, czego się domagali. I kiedy popatrzymy sobie na początek 16 rozdziału, mamy kolejne sprawozdanie, kolejne szemranie. Wersety od 1 do 3. Potem wyruszyli z Elim i 15 dnia drugiego roku po wyjściu ich z ziemi egipskiej przybył cały zbór synów izraelskich na pustynię Syn, która leży między Elim a Synajem. Cały zbór synów izraelskich szemrał na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Rzekli do nich synowie izraelscy: o, byśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba dosyta, bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. Izraelici nie patrzą na to, co zostało przyobiecane przez Pana Boga, na to, że tam jest ziemia żyzna, bogata, ale na to, że tu ja nie mam co jeść. A tam w Egipcie, o, tam było dobrze, tam miałem co jeść. A co tam, żeby ich widzieli? Co tam, że mnie gnębili? Ale miałem co jeść, miałem mięso. Myśmy gdzie indziej czytali czosnek, ogórki, inne dobre rzeczy. A tutaj nie mamy nic, kompletnie nic, pustynia. Zaraz wszyscy pomieramy. Co żeś nam tutaj uczynił? Po co nas wyprowadziłeś? Wracajmy do Egiptu, tam jest nasz dom. Tam było nam dobrze. Znowu myślę, jak trudno musiało to być Mojżeszowi, który jeszcze tak niedawno przedstawił całemu ludowi przepisy, prawa, podczas której ceremonii na pewno lud zobowiązał się do tego, by tego wszystkiego przestrzegać, a będzie im się szczęściło. Tylko aby być i żyć w zgodzie z Panem Bogiem, nic więcej, albo aż, byśmy powiedzieli. Znamy historię dalej. Wiemy, że Pan Bóg ciągle był z nimi. Wiemy, że tutaj Pan Bóg spuszcza mannę i przez 40 lat kolejnych Pan Bóg zaopatruje ich w jedzenie, w wodę, w ciepło, w ciągu nocy, w chłód, w dzień. Niczego im nie brakuje, byśmy mogli powiedzieć, ale z drugiej strony są to też spartańskie warunki. Ale mimo wszystko Bóg jest z nimi i realizuje swoją obietnicę dzień za dniem. Mogą w każdej chwili, kiedy tylko pojawi się zwątpienie, popatrzeć w górę i zobaczyć tego Boga, który jest blisko. Który jest blisko. I gdybyśmy popatrzyli sobie na czwartą księgę Mojżeszową, na rozdział 8, 12, 14, 16, 17, 20, aż w końcu 21, to byśmy cały czas czytali o narzekaniu, o buntach, o szemraniu. Aż tak jak powiedziałem, rozdział 21, ostatnie szemranie Izraela, gdzie jest zawarte sprawozdanie o jadowitych wężach, wersety od 4 po 10, 21 rozdział 4 księgi Mojżeszowej. Może nie będziemy dzisiaj czytać tego sprawozdania, wierzę, że wszyscy je dobrze znamy. Pozwolę sobie kilka słów na temat tej historii powiedzieć. Lud odwraca się od Pana Boga, zaczyna się narzekanie, zaczyna się kolejne szemranie. W tym momencie na lud jest zesłany jadowity wąż. Albo węże. Niektórzy hebrajści pokusili się stwierdzić, że są to smoki. To taka ciekawostka, bo jest użyte to samo słowo, którym są określeni ogniści aniołowie, serafowie. Seraf to jest ognisty. Tak samo tutaj te węże również były ogniste, więc taka dygresja. Niektórzy po prostu doszukują się tutaj właśnie smoków.
Ale tak czy siak sprawozdanie mówi, że w momencie, kiedy człowiek został ukąszony przez takiego węża, za chwilę umiera. Ale i w tej sytuacji Pan Bóg również daje wybawienie, ocalenie. W momencie, kiedy człowiek odwraca się od Pana Boga, on ginie. Ale kiedy z nadzieją patrzy na tego miedzianego węża, on odzyskuje wzrok, kiedy odzyskuje życie. Kiedy człowiek odwraca się od Boga, traci życie. Kiedy się buntuje. Ale kiedy zwraca się do tego Boga z ufnością, z zaufaniem, ten człowiek może dalej żyć. Chciałbym, żeby to był dla nas wniosek na potrzeby tego rozważania. Kiedy człowiek zwraca się do Boga, może żyć. Kiedy się od Niego odwraca, traci życie. Odwracają się od Boga i są przy Bogu, żyją. Ale do tego jest potrzebna wiara. Bardzo duża wiara. Tak się zastanawiam. Czy Izraelici musieli przez te wszystkie dotkliwe doświadczenia przechodzić? Czy nie można było inaczej? Nie można było bardziej delikatnie? Musieli oni wszyscy ginąć? Wiemy, że Mojżesz uwierzył Bogu i tylko dlatego zrobił to, co zrobił. Wiemy, że byśmy to nazwali dziełem jego życia, wyprowadzenie ludu z Egiptu. Zrobię tylko i wyłącznie na podstawie obietnicy Bożej. Nic innego. Ale tak sobie też pomyślałem o tym, że obietnica, która została dana Mojżeszowi, była obietnicą, która dotyczyła ziemi. Dobrze myślę? No. Lud wejdzie w posiadanie ziemi żyznej, rozległej, ta, która będzie im dana. Będą mieli ziemię, swoją ziemię. Znowu wcześniej była dana obietnica Abrahamowi dotycząca tego, że z jego łona wyjdzie wielki naród. Czy obietnica się spełniła, jak myślicie? No chyba tak, bo około 2 miliony wyszło z Egiptu, prawda? Więc nie wiem jak wy, możecie się ze mną nie zgodzić, to jest mój wniosek, że w tym momencie gdzieś tutaj znajduje się tak jakby zarys temat królestwa. No bo królestwo to przecież z jednej strony i ziemia, i lud, tak? Każde królestwo musi mieć swoją ziemię, obszar, gdzie jest to królestwo, i z drugiej strony no, muszą być ludzie, którzy żyją w tym królestwie. Poza tym królestwo to też kojarzy się z domem, pokojem, bezpieczeństwem, gdzieś, gdzie będę mógł się skryć, gdy będzie niebezpiecznie. I jak wiemy, królem Izraela chciał być Bóg. Więc być może było to właśnie królestwo. Więc być może Pan Bóg właśnie chciał stworzyć swoje królestwo. Dwie obietnice zostały spełnione. Abrahamowa i Mojżeszowa. I w końcu jak czytamy pięcioksiąg, potem Księgę Jozuego, wiemy, że Izrael wchodzi do ziemi obiecanej. Wiemy, że w końcu zdobyli po 40 latach tułaczki to, co Pan Bóg im obiecał. I wiemy też, że nie wszyscy tam weszli. Ale weszli. I tak sobie znowu myślę. Co było głównym tematem Jezusa, gdybyśmy mieli spojrzeć chociażby na Ewangelię Mateusza? Dokładnie tak. Gdybyśmy za chwilę sobie otwierali może nie tylko Ewangelię Mateusza, ale też Marka, Łukasza, tak? Tam co chwilę jest sprawozdanie o tym, że Jezus mówi, iż Królestwo Boże jest pośród was, Królestwo Boże jest jak, Królestwo Boże jest podobne do, Królestwo niebios to, Królestwo Boże jest między wami. I takich porównań jest cała masa, więc głównym tematem kazań Jezusa nie była miłość, chociaż to nie znaczy, że Jezus o miłości nie mówił, ale właśnie Królestwo. Jezus nauczał najwięcej o Królestwie Niebios. Dlaczego Jezus najwięcej nauczał o Królestwie Niebios? Może zanim to, zwróćmy się do listu do Hebrajczyków, do 11 rozdziału. Do 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. I tutaj chcielibyśmy przeczytać wersety od 23 po 29. List do Hebrajczyków, rozdział 11, wersety od 23 po 29. Hebrajczyków 11, 23 po 29.
Przez wiarę był Mojżesz po narodzeniu ukrywany przez rodziców swoich w ciągu 3 miesięcy, ponieważ widzieli, iż dziecię było śliczne i nie ulękli się rozkazu królewskiego. Przez wiarę Mojżesz, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. I wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy to ciekawe hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Skierował bowiem oczy na zapłatę. Przez wiarę opuścił Egipt, nie uląkszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę obchodził paschę i dokonał pokropienia krwią, aby ten, który zabijał pierworodne, nie dotknął się ich. Przez wiarę przeszli przez Morze Czerwone, jak po suchej ziemi. Zaś Egipcjanie podjęli tę próbę, potonęli. Wszystko to, o czym mówiliśmy sobie do tej pory, wydarzyło się tylko i wyłącznie przez wiarę. Przez to, że ktoś wierzył. Pan Bóg wierzył w człowieka? Być może. Człowiek wierzył w obietnicę Bożą. Tylko i wyłącznie dlatego to się stało, bo Pan Bóg tak powiedział i człowiek uwierzył. Przez wiarę. Nie dlatego, że ktoś był doskonały. Nie dlatego, że ktoś był lepszy od pozostałych. Nie dlatego, że ktoś był szczególnie wykształcony. Nie. Tylko i wyłącznie dlatego, że uwierzył. Wielkich rzeczy można dokonać z Panem Bogiem. Nie dlatego, że jesteś piękny, bogaty, ale dlatego, że wierzysz właśnie Bogu. I co jest ważne w tym fragmencie, który teraz przeczytaliśmy, to, że Mojżesz skierował oczy na zapłatę. I tak sobie myślę, ile razy musiała być taka sytuacja, który przychodzi do Mojżesza nie jeden człowiek, dwoje ludzi, ale kilkadziesiąt, kilkaset, może kilka tysięcy i wszyscy mówią, wracajmy do Egiptu. Być może niektórzy już wyciągali jakieś kije, kamienie i grozili mu. Ale Mojżesz mimo wszystko trzymał się Bożej obietnicy, bo Bóg tak powiedział, bo miał wiarę, wielką wiarę, wykazał się ogromną wiarą. Jak jemu musiało być trudno, ale to wszystko tylko dlatego, że Mojżesz miał skierowany wzrok na zapłatę, tam jest moja zapłata. Mojżesz nie patrzy na to, co jest tu i teraz, to, że są ludzie, którzy narzekają, którzy mówią, żebyśmy wracali tam do Egiptu, bo tam przecież jest nasz dom. Nie, Mojżesz patrzy znacznie dalej niż to, co jest tu i teraz. On bowiem skierował oczy na zapłatę. On patrzył daleko księżyc. On trzymał się tego wszystkiego. I teraz możemy nawiązać jeszcze raz do tego głównego tematu Jezusa. Jak sobie powiedzieliśmy, jest to Królestwo Niebios, Królestwo Boże. Bo przecież to tam, gdzie jest dom, pokój, bezpieczeństwo, ludziom może się żyć dobrze. I wierzę, że właśnie takie warunki Pan Bóg od początku zaistnienia grzechu chciał stworzyć człowiekowi, żeby na nowo zapanował pokój, dobro i bezpieczeństwo, aby człowiek już nie musiał cierpieć, aby już nie musiał trudzić się z tym wszystkim, z czym się musi trudzić i zmagać. Tam, ten właśnie niebiański Kanaan, bo z jednej strony, jakbyśmy czytali wyjście do Hebrajczyków, te słowa, które były na początku czytane z 11 rozdziału, 39 i 40 werset, mówiące, a wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. No to moment. Czy Abraham nie otrzymał tego, co głosiła obietnica? No przecież otrzymał. A Mojżesz? No też otrzymał. Weszli w końcu do ziemi obiecanej. Więc dlaczego w takim razie znowu Jezus opowiada o królestwie, skoro za czasów Izraela, jakbyśmy czytali Stary Testament, wiemy, że królestwo się formuje. Bo jak mówi 39 werset, oni nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Nie obietnice, dziwne nogi, ale jedna obietnica. A jaka była jedna obietnica, która została dana człowiekowi już od pierwszego od nastania grzechu? No o tym, że nastanie wybawienie ludzkości, no o tym, że przyjdzie ten, który uratuje, że nastanie znowu ten czas, kiedy wszystko będzie żyło w harmonii, kiedy człowiek nie będzie musiał umierać, kiedy to wszystko, co jest zwane przekleństwem, nie będzie miało udziału w naszym życiu. Dlatego też możemy myśleć i uważać, że ten ziemski Kanaan był zaledwie
przedsmakiem, cieniem, pewną taką małą próbką tego wszystkiego, co Pan Bóg miał przygotowane dla swojego ludu. Dlatego też Jezus, kiedy przychodzi i naucza, a właśnie naucza o tym królestwie, gdzie jest dom, pokój, bezpieczeństwo i to wszystko, ten sam Jezus chce przygotować. Nie wiem jak wy, ale ja w słowach, które Jezus zawarł w 14 rozdziale Ewangelii zapisanej według Jana, tam 14 rozdział, zauważył, że jest zawarte dokładnie to samo, co możemy znaleźć w życiu Mojżesza. Ewangelia Jana, rozdział 14, pozwolę sobie przeczytać wersety od 1 do 3, a potem i 18 werset. Jezus mówi takie słowa. Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 1 do 3 i 18. Niech się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Dokładnie to samo, co jest w historii Mojżesza. Jezus mówi, niechaj się nie trwoży serce wasze, bo wyobrażam sobie, z jednej strony jaką wielką wiarą też musiał się wykazać ten wielki tłum, który wychodził z Egiptu. Tak więc niechaj się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Miejcie wiarę w Boga, że Bóg tak powiedział i tak się stanie. Miejcie tę wiarę. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Jezus mówi, jest przygotowane dla was miejsce. Czyli Mojżesz nie mówi, że jest przygotowane dla was miejsce? No jest. Oczywiście, że jest dla was przygotowane miejsce. Dalej Jezus określa, a jeśli później przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Innymi słowy Jezus mówi, kiedy to miejsce będzie gotowe, ja pójdę razem z wami. Czy czytamy o tym w Starym Testamencie, że Pan Bóg poszedł razem z nimi? Oczywiście, że tak. I tak samo jak w czasach Mojżesza i w czasach Jezusa, słowa, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was, są aktualne. Są aktualne. Jezus do nas przyjdzie i zabierze nas do niebiańskiego kanału. Izrael uwierzył w Pana. Ale czy uwierzył Jemu? I jak to jest ze mną? Czy ja wierzę w Boga? Chyba tak, skoro tutaj jestem. A czy wierzę Jemu? Jest wielu ludzi dzisiaj na świecie, którzy mówią, ja wierzę w Boga. Ale oczywiście, Daniel, ty wierzysz w Boga, możesz tak mówić. Ale czy wierzysz Jemu? Czy to, co jest napisane w Biblii, czy ty uznajesz za prawdę? Czy obietnice, które są tutaj zawarte, uznajesz za prawdziwe, za takie, które mogą dotknąć twojego życia, ciebie, tu i teraz? Czy to wszystko może być dla ciebie? Czy wierzysz Bogu? Nie tylko w Niego, ale czy i Jemu wierzysz? Czy jest to dla ciebie Bóg, który nie tylko gdzieś w opowiadaniach jest blisko, ale czy jest to Bóg dla ciebie bliski? Daniel, jak to jest zrobione? Nie mamy wątpliwości co do tego, że Bóg nas prowadzi do zbawienia. Największym dowodem ku temu jest chociażby to, co stało się na Górze Golgoty, na wzniesieniu, na krzyżu. Dlatego też kiedy popatrzymy jeszcze raz tak szybko w myślach na tę całą historię, którą wiem, tak szybko tylko przyjrzeliśmy w kilku miejscach. Jezus prowadząc nas do zbawienia, zachęca nas, byśmy nie oglądali się wstecz, byśmy nie tęsknili za tym Egiptem, z którego nas wyprowadził, byśmy nie odwracali się od Niego, a wręcz przeciwnie, patrzyli w Jego kierunku z wiarą, nadzieją i byśmy zostawili wszystko, to, co dawało nam jakąś przyjemność na chwilę, ale tak naprawdę ciężyło nas na dłużej. I końcem tego była zwykła śmierć. Pan Bóg wzywa nas do tego, byśmy zostawili te wszystkie nasze grzechy. Nie mówi, że to jest łatwo, ale wzywa nas do tego. Mówi, zobacz, przed tobą jest życie, jest niebiański kanał. To wszystko ja dla ciebie przygotowałem własnymi rękami. I teraz wzywam ciebie, chodź, pójdziemy tam razem. Zostaw to wszystko, w czym nie ma życia. Pożyć to. A wybierz to, w czym jest życie, w czym jest błogosławieństwo, co jest dla ciebie przygotowane. Bo jak
chcę spędzić z Tobą całą wieczność, bo ja nie chcę zostawić Ciebie sierotą. Ja jestem Twoim ojcem. Jako ojciec nie mogę Ciebie zostawić samego. I nie zostawię. Wyprowadzę Cię stąd. Ale czy chcesz? Zobacz, tam nie ma nic. Dodaję tylko radość na chwilę. Ale tam, on coś znacznie lepszego dla Ciebie. Daniel, no nie masz nic do stracenia, masz tylko do zyskania. Zostaw, Daniel, to wszystko, w czym nie ma mnie, Chrystusa. Zostaw to. Ale z drugiej strony, nie bądź, może nie z drugiej strony, też nie bądź jak żona Lota, nie oglądaj się wstecz, bo tymi wszystkimi rzeczami nie tęskni. Przecież po coś Cię z tego wyciągnąłem. Dlaczego chcesz do tego wracać? Po co Ci to? Ja mam lepsze rzeczy, znacznie lepsze rzeczy dla Ciebie. Ten piękny dom, ta ziemia, to wszystko dla Ciebie i już nie będziesz musiał się męczyć. Będziesz miał wiele więcej niż to, co miałeś do tej pory. Ale zostaw to. Zostaw. Tam nie ma życia. Tak jak powiedziałem wcześniej, Bóg nigdzie w Biblii nie powiedział, że będzie łatwo w tym, aby zostawić to wszystko. Izraelici też wcale nie mieli łatwo, ale mówi, że się uda. Że to jest pewne, bo On to obiecał. Ilekroć zobaczymy, że jeżeli Bóg coś obiecuje, to to się dzieje. Bóg jest wiarygodny, Bóg jest prawdomówny. Więc możemy śmiało iść za Bogiem. I kiedy staną przed nami takie chwile, w których będzie ciężko, będzie źle, w których będzie brakować siły, w których już będziemy upadać, chciałbym zwrócić naszą uwagę wtedy na dwa fragmenty Pisma Świętego. I będą to już przedostatnie dwa fragmenty. List do Hebrajczyków, rozdział 12, wersety od 1 do 3. W chwilach trudności możemy sobie czytać takie słowa. Czy to i my, pisze autor, mając około siebie tak wielki obok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcy i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości wycierpiał krzyż, nie patrząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł takie wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzenia w Krakowie. Abyście nie upadli na duchu. Skierujmy nasz wzrok na zapłatę, na Jezusa, na Jego obietnicę i tam szukajmy naszej motywacji. Nie w tym, co jest tu i teraz. Nie w tym, że może jest lepiej, może czasami jest gorzej, ale Jezus, Jego obietnica, to niech będzie nasza motywacja. To, co Chrystus zrobił dla mnie, dla Ciebie na krzyżu Golgoty, niech to dodaje nam sił każdego dnia, gdy stajemy rano z łóżka i kiedy kładziemy się wieczorem spać, kiedy w ciągu dnia wykonujemy nasze obowiązki. Niech to będzie naszą motywacją do życia i dążenia do Królestwa Niebieskiego, do niebiańskiego Kanaanu. Skierujmy nasz wzrok na zapłatę. A także drugi fragment paralelny do tego, pierwszy list do Koryntian, rozdział 9. Myślę, że te słowa również są nam dobrze znane. Rozdział 9, pierwszego listu do Koryntian, tu wersety od 24 do 27. Pierwszy list do Koryntian, 9 od 24. Paweł pisze: czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje. Tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujawniam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Paweł zachęca. Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. Nie oglądajcie się wstecz. No który sportowiec, jak ostatnio były igrzyska w Rio, oglądał się wstecz zobaczyć, który jest za nim. Żaden, po prostu do mety, do przodu, żeby zdobyć nagrodę. Tak on, ten zawodnik, już tylko i wyłącznie to miał przed oczami, by zwyciężyć, by dotrzeć do celu, bo tam powinienem się znaleźć. Tak samo i my. Ale my nie walczymy o tyle złoto, czy o znikomy wieniec. Nam zostało przyobiecane coś więcej. Życie w miłości i radości. Na koniec chciałbym Wam opowiedzieć, kończę już jedną historię, potem zakończę fragmentem Słowa Bożego. Na pewno tu Dariusz Lazar opowiadał Wam.
jak to kiedyś, gdy jeszcze mieszkał w Wyśle, jego wujek, będący kierowcą tira, jeździł po całej Europie, postanowił wraz z jego z Darka tatą przeprowadzić pewien eksperyment o gołębiach. Kojarzycie? Czy nie? Nie. O, to dobrze. Tata Darka do dzisiaj ma takie hobby, że hoduje gołębie. Gołębie są nad garażem, na poddaszu, więc jest tam całkiem bezpiecznie. Żeby się do nich dostać, trzeba wejść po drabinie, więc żaden drapieżnik się tam nie dostanie. No ja, skoro że to gołębie są w domu, u siebie, tak, no bo jeszcze w bezpiecznym miejscu, taki duży gołębnik, dużo ich tam jest, z dala od drapieżników i tak. Jak się zbudzą siedzeniem w gołębiku, no to sobie wyjdą na dach, rozłożą jedno skrzydło, drugie skrzydło i się wygrzewają. Jak się znowu będzie za ciepło, no to zlecą na ziemię, wejdą do kałuży, wyjdą się, popaplają w błocie, znudzą się, zgłodnieją, pójdą na trawę, zjedzą kilka ziarenek, może jakiegoś robaczka, a jak i to im się znudzi, zlecą w powietrze 1, 2, 10 i polatają sobie. Jedno krążenie, drugie, trzecie, nieważne, będą sobie tak po prostu żyć. Bo są w domu, czują się bezpiecznie. Jeszcze jak mają gospodarza, który im ziarno sypie, się o nich troszczy, żeby im dobrze było, no to sieranka po prostu. Tak jak powiedziałem, tata Darka postanowił zrobić eksperyment wraz ze swoim bratem, który jeździł po całej Europie. Mianowicie włożyli 3 gołębie do osobnych klatek i wywieźli brat ojca, wywiózł gdzieś w Europę do Włoch, tirem swoim, i tam zatrzymał się na poboczu i wypuścił te 3 gołębie. I zobaczył ich reakcję i potem opowiadał. Mówi tak, że te 3 gołębie wyszły z tych klatek, tak kilka kroków zrobiły, tak patrzą, że coś nie tak. Szybko wzbiły się w górę i tak, jedno okrążenie zrobiły, drugie okrążenie, trzecie okrążenie i w jednym momencie, poleciały po prostu. Tydzień później okazało się, że 2 z 3 gołębi wróciły do Wisły, do domu. Zadałem sobie pytanie, czy tam we Włoszech była inna woda, inne gołębie, inna trawa, inne jedzenie dla nich było, inna pogoda, inne słońce, inna ziemia? Myślę, że mogłyby się tam gołębie zaklimatyzować równie dobrze jak tutaj w Polsce, prawda? A nawet ciepły by miały. Ale dlaczego one wróciły do Wisły, tam, do gołębnika? Bo we Włoszech to nie był ich dom. Po prostu to nie był ich dom, dlatego nie chciały tam być. Dlatego zbiły się w górę, wyznaczyły sobie kierunek, gdzie jest Polska i Wisła, i do domu. Do domu. Przypomina mi się też historia, kiedy ja byłem na kolonii z dala do domu, nad morzem, od rodziców. Co po kilku dniach, kiedy udawałem takiego odważnego, że to z rodziców nie muszę żyć. Po 3 dniach poduszka i płacz, bo nie jestem w domu, ja chcę do mamy, chcę do taty, tam gdzie jest mi dobrze. I teraz, prosty wniosek dla nas. W górę wyznaczyć kierunek i do domu. Adwentyści idziemy do domu, wyznaczamy kierunek, idziemy do domu, do naszego niebiańskiego kanału. I na koniec chciałbym wam przeczytać jeden fragment ze Słowa Bożego. Jest to 5 Księga Mojżeszowa, rozdział 7. 5 Księga Mojżeszowa, rozdział 7, wersety od 6. Gdyż Ty jesteś świętym ludem Pana Boga Twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich Żydów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przybył Pan do Was i Was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich Żydów. Lecz z miłości swej ku Wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył Waszym Ojcom, wyprowadził Was Pan możną ręką i wybawił Cię z domu niewoli, z ręki Faraona, króla egipskiego. A tak wiedz, że Pan Bóg Twój jest Bogiem wiernym, który do tysięcznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy Go miłują i strzegą Jego przykazań. Lecz sam odpłaca tym, którzy Go nienawidzą, aby ich wytracić. Nie zwleka, ale odpłaca temu samemu, kto Go nienawidzi. Przestrzegaj więc przykazań, ustaw i praw,
które jaś dziś nakazuje spełnić. Amen.